staramy się dbać jak najlepiej o nasze klientki. W pierwszej kolejności zawsze są obsługiwane kobiety, które tankują auta gazem, a w dalszej kolejności, gdy kobiety tankują auta pozostałymi paliwami na stacji paliw. Tak, pomagają. No, przyjeżdżam, żeby tankować, kupować kawę, zdarza się, że i kanapki. Natomiast jeśli chodzi o tankowanie, faktycznie, myślę, że jak widzą, że podjeżdża kobieta, to już tak z zasady, że tak powiem, z kultury bywa, że po prostu podchodzą. Tak, zawsze pomagają tankować, też nie ma problemu z myją, bo często przyjeżdżam. Nie na wszystkich stacjach może jest pełna obsługa myjni samochodowych, ale zapraszamy na naszą stację, na której jest obsługa myjni. Pracownicy są bardzo pomocni, tak, nie mogę powiedzieć. Każde pytanie zawsze udzielają bardzo rzetelnej odpowiedzi, a kupuję z kawy, jak widać, tankuję i robię różne zakupy. Jedzenie, picie, napoje, wszystko co jest dostępne, zawsze korzystam. Są bardzo pomocni. Mieszkam tutaj blisko, to często odwiedzam. Ale no, zawsze jest miło, także no, jeżeli wpadam, to nigdy nie mogę narzekać, tak, ale akurat nie tankuję tutaj. Najczęstsze kłopoty występujące u klientek na naszych stacjach są z tankowaniem gazu LPG, z uzupełnieniem płynu do spryskiwaczy, z wymianą żarówek i w tym staram się jak najlepiej pomóc klientkom. Czego życzyła Pani sobie z okazji dnia kobiet? Pogody, ducha, szczęścia, radości, no i spokoju. Szczęścia, a na chwilę obecną zdrowia, co to przyjemne jest. Żeby wszystkim kobietom było jak najlepiej w życiu, żeby mężczyźni byli dla nas mili i kochani. Spokoju, uśmiechu więcej u ludzi, serdeczności i to wszystko. Zdrowia, szczęścia, miłości, radości życzy cała obsługa stacji paliw PKN Orlen.